Panie trenerze, praktycznie pół metek zimowych przygotowań, 5 sparingów za nami. Jak pan ocenia ten czas, tą pracę, którą dotychczas żeście wykonali? Jesteśmy na etapie kształtowania zdolności motorycznych, kształtujemy wytrzymałość i siłę. Oczywiście wprowadzamy cały czas nowy model gry. Zawodnicy mają sporo informacji i to widać czasem w meczach kontrolnych, że bardziej skupiają się na tym, jak mają się poruszać, niż na tym, żeby normalnie grać. Ale mówię, pracujemy spokojnie, staramy się sprawić, żeby to poruszanie było nawykiem. I wtedy jak już zawodnicy będą działali na zasadzie automatu, to myślę, że ta gra będzie funkcjonowała zdecydowanie lepiej. Przed tygodniem mimo porażki był pan zadowolony z postawy drużyny. Do dzisiaj może nie wyglądało to źle, ale im bliżej bramki przeciwnika, tym troszeczkę gorzej. Tak, to prawda. Tydzień temu byłem bardziej zadowolony, dzisiaj niekoniecznie, ale mówię, nie chcę na gorąco oceniać tego spotkania. Na pewno drużyna naszych przeciwników cofnęła się do niskiego pressingu i na pewno będzie sporo materiału do analizy i będziemy mieli elementy, nad którymi będziemy musieli pracować, kiedy drużyna będzie się cofała do niskiego pressingu. Powrót do drużyny Daniela Iwanka, nowy nabytek w postaci Adriana Wójcika. Jak ocenia pan ich postawę? Mówię spokojnie, no na ocenę przyjdzie jeszcze czas. Na razie ciężko pracujemy, widać, że zawodnicy mają troszkę w nogach i nie ma tej świeżości. Ale głównie oceniamy tutaj sposób poruszania się, przyjęcie między strefami. Mówię, no na ocenę przyjdzie jeszcze czas.